Słuchajcie, wciskamy do środka tego indyka. Przykleimy do blatu i zobaczcie. Ta-da! Kuchenne zagadki babci Beatki, czyli takie moje odpowiadanie sobie na pytania, jak coś zrobić, jak uprościć, jak osiągnąć. I dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że odpowiem na kilka pytań, których ja sama szukam odpowiedzi, bo nie wszystkie je wymyślam, ale najważniejsze, żeby je znaleźć, więc jak znajduję, to się z wami dzielę. Dzisiaj będzie na pytanie takie pod tytułem, jak zrobić, żeby deska do mięsa taka ruchoma się nie ślizgała oraz jak zrobić, żeby pieczeń z piersi indyka nie była sucha. Ja już wam to wszystko mówię, zacznijmy może od deski. Nie powinnyśmy używać deski drewnianej do bezpośredniego kontaktu z mięsem. Pierwszy krok jest taki, że możemy pokryć deskę drewnianą, która też jest dosyć mało stabilna, folią, ale mi ta folia się zawsze skłębia i nie lubię tej metody, ale możemy zastosować też metodę tak naprawdę marynarzy na statkach. Mianowicie nie wiem, czy wiecie o tym, że z tego powodu, że statek mniej czy bardziej huśta, to w mesie na statku, czyli w miejscu, gdzie jemy, obrusy są mokre. Nie wiem, czy wiecie o tym. Dlaczego są obrusy mokre? Bo talerze po nich nie jeżdżą. Więc jak statek się buja, to talerze czy dania na talerze, talerze z daniami nie jeżdżą. Więc my zastosujemy podobnie odkrywczą metodę, czyli użyjemy sobie ręcznika papierowego, który zmoczymy. Zobaczcie, teraz najtrudniejszy moment to jest rozwinąć ten ręcznik, szczególnie z tym sztywnym palcem dzisiaj. O! I zobaczmy, tak? Na przykład sobie położymy pod tą deskę. Ona się nam przesuwała, a my teraz to rozłożymy. Przykleimy do blatu i zobaczcie. Ta-da! Nie, ta jest trochę powyginana, ale jak jest całkiem prosta, to się w ogóle nie przesuwa. Zobaczcie, widzicie? Latała po tym blacie, a teraz się nie przesuwa. Czyli po pierwsze, jak spowodować, żeby nam się nie ślizgała deska do obrabiania rzeczy po blacie, a teraz przejdźmy zatem do piersi z indyka. Ja mam tutaj przepiękną taką, słuchajcie, zobaczcie, pierś indyka, kuleczkę taką, to duży indoor był. Pozdrawiam serdecznie Anię, która ma stoisko z takim pięknym, drobiowym mięsem na targu w Radzyminie i mi taką piękną pierś wybrała. I teraz co zrobić, żeby ta pierś nie była sucha? No, zaczniemy od tego, jak ją przygotować. Ja będę ją piekła dzisiaj, bo nie będę piekła na waszych oczach, ale będę ją dzisiaj piekła, bo jutro ją zawożę dzieciakom. Więc zacznijmy od tego, że natrzemy tą pierś solą. O! No, mięso powinno być natarte. Ona sobie może nawet w tej soli czy w jakiejś przyprawie poleżeć, ale że ja ją prosto po programie wrzucę do piekarnika, to już ją tak zrobię, jak zrobię. I tak będzie. I teraz, zawsze, żeby mięso nie było suche, mięso należy przed pieczeniem obsmażyć z każdej strony w wysokiej temperaturze. Czyli tłuszcz o wysokim punkcie dymnym, na przykład masło klarowane, obsmażamy mięso posolone z każdej strony. Dlaczego warto obsmażać posolone? Bo bardzo ładnie zbrązowieje i będzie na wierzchu chrupiące. A my dzięki obsmażeniu zamkniemy wszystkie soki w mięsie. Tu się skoaguluje białko i to, co jest soczyste, zostanie. Więc pierwszy krok do soczystości jest uzyskany, mianowicie obsmażymy to z każdej strony. Ale ja mam jeszcze jedną tajemnicę, słuchajcie. Mam jeszcze jedną tajemnicę, mianowicie po to, żeby nie było utraty wilgoci, warto do środka mięsa wprowadzić tłuszcz, zaimpregnować je wewnątrz i stworzyć taki element, tak jak nasza skóra, lipidowo-wodny. I teraz co ja robię? Ja sobie akurat kupiłam w internecie, to się nazywa szpryca masarska, ale można kupić normalną, dużą strzykawkę w aptece z grubą igłą. Jest trudniej, od razu wam powiem, ale ja mam szprycę masarską i tutaj mam roztopione masło. I teraz, kochani, zobaczcie. Ja sobie
odkręcę tą igłę i teraz tak, naciągam do strzykawki, do tej szprycy masło, roztopione masło, nakręcam szprycę, tą igłę, o, i co ja robię? Słuchajcie, miejsce po miejscu po prostu szprycuję tego indora po kawałeczku. To musi być dosyć gęsto, to wchodzi, o, słuchajcie, wciskamy do środka tego indyka masło. Ono trochę wypływa, ale to nie szkodzi, bo my natrzemy z wierzchu tym masłem. O, widzicie, im głębiej się wkujemy, tym to masło będzie bardziej siedziało i mniej wyjdzie, ale i tak jego wychodzi mniej niż ja strzykuję. I takie zastrzyki temu indykowi robię. O, no ja już może tylko jedną tą szprycę przy was zrobię, resztę sobie zrobię i teraz to masło, co wyjdzie, oczywiście ja w tego indyka wcieram i to powinno być tak centymetr przy centymetrze nastrzyknięte roztopionym masłem. Potem to masło, które z tych dziurek wyskoczy, wcieramy w indyka, to obsmażamy z każdej strony na wysokiej temperaturze, przekładamy do rękawa albo do brytwanny z przykrywką albo do naczynia żaroodpornego, ale na pewno czegoś ze szczelnym przykryciem. Na patelni, na której obsmażyłyśmy tego indyka, na patelnię wlewamy trochę wody i zbieramy z niej, zdrapujemy drewnianą łyżką duch smaku, czyli to, co się wytopiło z tego mięsa z tą masłem i solą. Wlewamy do brytwanki, zamykamy brytwankę i wstawiamy, uwaga, do piekarnika nagrzanego maksymalnie do 120-130 stopni i trzymamy tak 3-4 godziny na niskiej temperaturze. To się nazywa slow cooking. Wtedy, jak to nie otwieramy tego, nie grzebiemy w tym, nie zaglądamy, to się ma zrobić taki parowar. Czy to będzie rękaw, czy to będzie brytwanka, czy to będzie rzymska brytwanna gliniana do pieczenia. To ma być szczelnie zamknięte. Nie grzebiemy w tym. Po tych 3-4 godzinach w niskiej temperaturze, jak wam powiem coś, zależy od wielkości piersi indyka. To jest spora piersi indyka. Ja wam coś powiem. Ja ją dzisiaj zostawię na 120 stopniach na całą noc. Na całą noc w piekarniku na 110-120 stopni, bo będę to trzymać bardzo długo. Nie będę na pewno w tym grzebać, bo idę spać. Natomiast rano uzyskujemy soczyste, wspaniałe, kruche mięso, które nie wchodzi w zęby i daje się je pogryźć, ale również opływa cudownymi sokami. Więc dziewczyny, polecam wam gorąco, ja zaraz dokończę moją, tylko indyczą pierś, robić jej zastrzyki z roztopionego masła. Fantastyczna metoda. Jeśli chcecie ją też naszprycować solanką, tą samą metodą można. W ogóle kupienie sobie takiej szprycy do mięs różnych i wciskania w te mięsa różnych cudów jest fajną rzeczą, bo można też mięso, jak mamy duży kawał mięcha, bardzo fajnie w środku nasolić tą szprycą, ale pamiętajmy, że możemy w niego wcisnąć również cudowny tłuszcz, który nam zaimpregnuje i zatrzyma mięsne soki w środku. A ja, kochani, biegnę kontynuować moją indyczą pierś, żebym ją po nocnym, delikatnym, slow cookingowym, niskotermicznym pieczeniu mogła zawieźć dzieciakom, oczywiście z czym? Z żurawiną, bo to jest nasz ulubiony zestaw. Uff! Czyli odpowiedzieliśmy sobie dzisiaj na dwa pytania. Jak spowodować, żeby deska czy plastikowa nie ruszała się na blacie? To jest metoda marynarzy, czyli mokry obrus. Mokry ręcznik papierowy kładziemy pod deskę i ona nam już nie jeździ. I jak zamknąć soki w mięsie dowolnego autoramentu? Czy to jest wieprzowina, schab, indyk czy cokolwiek innego? Zawsze naszprycowanie tłuszczem, ewentualnie też solanką spowoduje, że wszyscy będą zachodzić w głowę, jak myśmy to zrobiły.
kolejne zagadki kuchenne babci Beatki, oczywiście za tydzień, i będę wam, z wami się dzieliła tym, jak sobie radzę w kuchni z tym, co przynajmniej wiem o tym, że większości nas sprawia kłopot czy dylemat. Żegnam was serdecznie, jestem cała uszprycowana masłem.